Jarosław Manzewski, dzień dobry, witam Państwa. W trakcie dzisiejszego programu przedstawię Państwu poniższe zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen artykułów meczarskich na rynku polskim. W dalszej kolejności przedstawię bieżące notowania cen artykułów meczarskich z terytorium Unii Europejskiej. Przedstawię też zmiany w zakresie wielkości kosztów produkcji mleka. Omówię bieżące notowania cen artykułów meczarskich z Nowej Zelandii, a następnie Przedstawię bieżącą sytuację na rynku mleka w Nowej Zelandii i zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Stowarzyszenie Producentów Mleka AVM oraz Związek Przedsiębiorców Mleczarskich Ukrainy UDE zawarły memorandum o współpracy w celu synchronizacji wysiłków i wspierania interesów ukraińskiego przemysłu mleczarskiego w związku z integracją europejską. Strony uznały znaczący wpływ integracji europejskiej na rozwój i poprawę ukraińskiego przemysłu mleczarskiego, w związku z tym zgodziły się na to, aby wykorzystać wiedzę poszczególnych osób w celu stworzenia i opowiadania się za jednolitym stanowiskiem w ważnych kwestiach związanych z integracją sektora mleczarskiego, przy czym szczególny nacisk położono na. Działalność mleczarską. Ma to oznaczać zwiększenie postępu oraz ulepszenie norm regulacyjnych w drodze integracji europejskiej. Beneficjent może być tylko jeden. Współpraca i organizowanie działań wspierających i rozwijających sektor mleczarski Ukrainy przebierają więc tempa. Całość ma chronić interesy firm członkowskich należących do AVM i UDE, czyli organizacji ukraińskich. U AVM oraz UDE zobowiązały do współpracy w Komitecie Eurointegracji w celu opracowania, wykonania oraz monitorowania wszelkich prac związanych z przedstawionymi danymi w trakcie spotkania, m.in. z Polską, gdzie przedstawiono mapę drogową. Przejdźmy zatem do bieżących notowań cen artykułów mleczarskich z rynku polskiego. W pierwszej kolejności przedstawię Państwu bieżącą cenę mleka w skupie. To poziom 0,95 zł netto za jeden litr. To są dane według Głównego Urzędu Statystycznego. Natomiast cena mleka przerzutowego cały czas rośnie, tym razem już. Jest na poziomie 2,20 zł netto za 1 litr. Natomiast co ciekawe, póki co wartość artykułów mleczarskich nie odpowiada tej cenie, a więc ona jest podyktowana przede wszystkim suszą, w szczególności na wschodzie, gdzie jest największy udział trwałych użytków zielonych w produkcji pasz objętościowych. Ale i w całym regionie Polski wskutek wyjątkowo wysokich temperatur, które no można powiedzieć wpływają znacząco na produkcję mleka. Natomiast na pastwiskach, oczywiście, bardziej aniżeli w gospodarstwach, w których krowy przebywają cały czas w obiektach. Niemniej jednak, w całej Polsce brakuje mleka, głównie wskutek wysokich temperatur. Niemniej jednak, Produkty mleczarskie też podrożały. Masło podrożało do poziomu 32 zł. Jest to poziom zbliżony już do cen z początku 2022 roku, a więc okresu, kiedy te ceny przybrały rekordowy poziom. Nie ma jeszcze znaczącej poprawy, jeśli chodzi o odtłuszczone mleko w proszku, bo ono kosztuje cały czas około 10 do 11 zł za 1 kg. Jeśli chodzi o wartość serów, ona jest na poziomie od 17 do 18 zł, no ponieważ do Polski cały czas sprowadza się sery, które są no dalej można powiedzieć konfekcjonowane i trafiają na rynek, a więc to z całą pewnością sytuacji nie pomaga. Jeśli chodzi o relacje złotówki względem euro, jedno euro kosztowało 4,29 zł, zatem minimalnie uległa poprawie sytuacja eksporterów. Przejdźmy teraz do Unii Europejskiej. Tam w 30 tygodniu odnotowano. Właściwie wzrost ceny masła, który jest zbieżny z tym, co jest w Polsce. Mianowicie kilogram masła zdrożał o 1%, czy w ogóle masło zdrożało o 1% w ciągu miesiąca. Wartość sera cheddar wzrosła o 0,3%, a z kolei odtłuszczone mleko w proszku potaniało. Niejako to się z, łączy z tym, co mamy w Polsce, ponieważ motorem napędowym są w tej chwili tłuszcze mleczne, natomiast białko póki co trzyma się. W cenach zbliżonych do poprzednich. Teraz przejdźmy do bieżących kosztów produkcji mleka również na terytorium Unii Europejskiej. Tam właściwie jest kontynuacja w Unii Europejskiej trendu spadku kosztów produkcji, mianowicie pasze potaniały o ponad 2%, a blisko 3% odnotowano w przypadku spadku cen nośników energii. Teraz przejdźmy do Kolejnej strony świata, mianowicie do Nowej Zelandii. Tam 6 sierpnia bieżącego roku odbyła się kolejna aukcja na internetowej platformie należącej do Fontery Nowozelandzkiej i wartość indeksu głównego wzrosła. Wzrosła niewiele, bo o 0,5%, natomiast co ciekawe, znacząco wzrosła liczba kupujących i liczba ilość sprzedanych towarów. Mianowicie liczba kupujących to 180, 186, natomiast sprzedano aż 35 tysięcy ton, blisko 36 tysięcy ton. Przypomnę, że w aukcjach, kiedy... Popyt był niski, sprzedawano po niespełna 20 parę tysięcy. W związku z tym jest o 50% większa sprzedaż, co wróży pozytywnie. Rozbijając to jednak na czynniki pierwsze. Mamy do czynienia z małym spadkiem ceny masła o 2,4%, spadkiem ceny odtłuszczonego mleka w proszku o 2,7%. Za to mamy bardzo duży wzrost ceny laktozy o 16%. Mamy wzrost wartości pełnego mleka w proszku o 2,4% i wzrost wartości serów o 1,3%. Jeśli mowa o Nowej Zelandii, to warto. Przybliżyć, jak wygląda obecna sytuacja w Nowej Zelandii na rynku mleka, ale i też perspektywy długookresowe. Według aktualnego raportu Stanów Zjednoczonych, amerykańskiego Departamentu Rolnictwa, czyli USDA, dotyczącego światowego rynku i handlu nabiałem, oczekuje się, że produkcja mleka płynnego w Nowej Zelandii w bieżącym roku spadnie o 70% aby osiągnąć poziom około 21 milionów ton, a więc około 50% więcej jak w Polsce. Oczekiwany spadek przypisuje się głównie zmniejszonemu krajowemu, krajowej populacji zwierząt, mam tu na myśli przede wszystkim krowy mleczne, oraz natychmiastowe skutki zjawiska klimatycznego El Nino, które spowodowało wahania warunków pogodowych, w tym większą liczbę opadów, oraz okres suszy. Ponadto nowozelandzka branża mleczarska stoi przed wyzwaniem zmniejszenia dochodów i znaczących wydatków związanych z obsługą zadłużenia, co powoduje poważne obciążenia niektórych producentów mleka. A zatem rolnicy nowozelandzcy też zmierza, zmagają się z kredytami, podobnie jak polscy. Producenci mleka w Nowej Zelandii borykają się z poważnym problemem wynikającym z sytuacji makroekonomicznej, bowiem Bank Rezerw Nowej Zelandii podniósł stopy procentowe, co skutkuje wyższymi kosztami spłatami zadłużenia, a obecnie sama obsługa zadłużenia stanowi aż 19% ceny mleka. No pytanie: ile jest w Polsce? Czy ktoś to policzył? Rosnące koszty środków produkcji, czyli paszy i nawozów, jeszcze bardziej pogłębiają napięcia finansowe oraz zmuszają do zaciskania pasa. Nakłady te są jednak kluczowe dla utrzymania wysokiej produkcji mleka. Niezależnie od tych trudności, przetwórcy w Nowej Zelandii dokonują inwestycji w celu zwiększenia swoich mocy produkcyjnej, przechodząc z produkcji mleka w proszku na wytwarzanie produktów o wyższej wartości, takich jak masło, ser czy też śmietana. Branża mleczarska w Nowej Zelandii. Opiera się w dużej mierze na handlu, ponieważ 95% krajowej produkcji mleka jest wysyłana na eksport. Umowy handlowe zawarte przez ten kraj, szczególnie z Chinami, gwarantują spójny i trwały rynek zbytu dla produktów mleczarskich. Od stycznia całkowicie zostały, teraz uwaga, zniesione cła oraz import produktów mlecznych z Nowej Zelandii w ramach, odbywa się w ramach umowy o wolnym handlu Nowa Zelandia-Chiny. W maju nastąpił 5% wzrost światowego wolumenu eksportu nowozelandzkich przetworów mlecznych w porównaniu z okresem roku poprzedniego, Pomimo spadku dostaw sera oraz masła, wzrost wielkości podkreśla wysiłki branży mające na celu rozszerzenie jej możliwości produkcyjnych w oparciu o różne lukratywne źródła dochodu. W Nowej Zelandii spożycie produktów mlecznych rośnie. Ze względu na wzrost liczby ludności i rosnące uznanie oraz zapotrzebowanie na produkty prozdrowotne. Jak się okazuje, postępowe w cudzysłowie oraz lewicowe nurty, zachydzające wszelkie produkty pochodzenia zwierzęcego, mają tam mniej do powiedzenia niż w Europie. Choć konsumpcja krajowa jest w dalszym ciągu stosunkowo skromna, jej konsekwentny rozwój korzystnie wpływa na. Ogólny popyt na produkty mleczarskie w Nowej Zelandii. Pomimo tego, można powiedzieć, że branża mleczarska boryka się obecnie ze skomplikowaną sytuacją charakteryzującą się trudnościami środowiskowymi, ograniczeniami finansowymi i zmieniającymi się warunkami rynkowymi. Niemniej jednak ciągłe inwestycje w moce przetwórcze i strategiczne umowy handlowe poczynią dużo dobrego i przyczynią się do, do wzrostu. Reputacja Nowej Zelandii w zakresie zarządzania środowiskiem zostaje lekko podważona jednak, gdyż rząd cofa się z wielu reform środowiskowych, aby ożywić słabnącą gospodarkę. No miejmy nadzieję, że ten głos rozsądku przyjdzie również do Unii Europejskiej. Nowa Zelandia zatem rezygnuje ze swojej polityki przyjaznej dla środowiska na rzecz stymulowania wzrostu gospodarczego. A transformacja ta dokonuje się pod rządami centroprawicowej koalicji premiera Christophera Luxona. Która przejęła kontrolę nad krajem w zeszłym roku. Dla kontrowersyjnych działań należy zniesienie zakazu wydobycia ropy i gazu, odroczenie o 5 lat ustalenia cen emisji z rolnictwa oraz promowanie większej aktywności wydobywczej. A zatem miejmy nadzieję, że ten głos rozsądku przyjdzie również do Polski i do Unii Europejskiej. Minister zasobów Shane Jones. Wyraził naglący charakter kryzysu gospodarczego, określenie jako prawdopodobnie najpoważniejszy, jaki zaobserwował w swoim dotychczasowym życiu. Podkreślił znaczenie odnowy sektora mineralnego jako podstawowego rozwiązania trudnych warunków gospodarczych. Sektor rolniczy obejmujący rybołówstwo odgrywa kluczową rolę w gospodarce Nowej Zelandii i wsparcie dla działań progospodarczych jest w zasadzie ratowaniem gospodarki. Odwrócenie działań środowiskowych zbiega się z bardziej ogólnymi oznakami. Zmniejszonymi w zakresie zaangażowania działań w cele klimatyczne. Air New Zealand niedawno zdecydowało zrezygnować się z celu, jakim jest osiągnięcie zerowej emisji netto do 2030 roku. Przewoźnik ten potwierdził, że na taką decyzję miały wpływ opóźnienia w odbiorze nowych samolotów oraz Znaczne wydatki związane ze stosowaniem paliwa mniej przyjaznego dla środowiska. Opozycyjna Partia Zielonych wyraziła zaniepokojenie brakiem ambicji rządu w zakresie przewidywania zmian klimatycznych. Natomiast co mają ambicje do gospodarki? Nic. Ambicją każdego kraju powinien być rozwój gospodarczy, a nie jego zmniejszanie. Teraz przejdźmy do podsumowania. Słów kilka na temat Chin. Otóż China Dairy opublikowało szacunkowe wyniki przed prognozujące stratę netto w Chinach od 130 do 150 milionów RMB w okresie 6 miesięcy, czyli od 1 stycznia do 2024. Jest to strata wynikająca z produkcji mleka. Jest to znaczący spadek w porównaniu z zyskiem w wysokości 23 milionów w analogicznym okresie w kwartału 2023. Wczajna dery boryka się z trudnościami ze względu na spadek cen mleka surowego. W 2023 roku firmy wskazywały na początkowe pogorszenie koniunktury, a roczne przychody osiągnęły poziom 3,5 miliarda RMB, co odzwierciedla wzrost 5%, jednakże Zysk netto odnotował znaczący spadek o 79% i wyniósł w tamtym czasie 86 milionów. Głównym problemem był przyspieszony rozwój produkcji mleka nieprzetworzonego w porównaniu z popytem na produkty mleczne. Co więcej, Produkcja mleka czy koszty produkcji mleka w Chinach są wyższe, aniżeli w Unii Europejskiej. Miejmy nadzieję, że Chiny skoncentrują się bardziej na import, a z kolei te wnioski potraktują jako istotne do tego, żeby produkować tanio, a produkować tanio póki co w Chinach się po prostu nie da. Dziękuję Państwu za uwagę, Jarosław Maczewski.